Cześć, Tomasz, witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiejskie Życie Emilii Gałązki. Tak, jak pamiętacie, ostatnio Emilia dostała propozycję, że otrzyma spadek, jeżeli wyjdzie za mąż, tak? Powiedzmy, że Emilia żadnego takiego kandydata nie ma. I tutaj w sumie nie wie, co robić. Nie ma ochoty na romanse, nie ma ochoty na małżeństwo, ale patrząc na to, z jakiej ona rodziny bogatej się wywodzi, jednak coś tam troszkę chmini. No i doszła do wniosku, że zadzwoni do swojej mamy i dzisiaj z nią o tym porozmawia oraz wybiorą się razem do spa. No wiadomo, jej mama jakoś nie za bardzo chce tutaj przychodzić na wieś w ogóle. Mają dość specyficzną relację z Emilią. No ale może tutaj jednak coś córce doradzi, coś córce pomoże. Jak tam nasze kurki? Widzę, że dwie się wysiadują. Tu jest brudnawy. Trzeba byłoby, wiecie co, karmę rozrzucić, ale to za chwilkę. Czy my tutaj coś ten? Nie. Bo widzę, że jeszcze jedno pranko by wypadało zrobić, ale to może później. Ogólnie w domu jest pięknie, czysto. Pierwsze co, Rafik, ty masz jedzonko, bardzo dobrze. A my sobie weźmiemy jakieś resztki. Co tu Emilia by chciała? Chyba to jest jakiś indyk. Nie, pieczeń z koroną. Lubię pieczenie. I czekajcie, to można byłoby już wyłączyć, bo jest wiosna, jest raczej ciepło. Pokażcie. Dzisiaj zielony, zimno. Dobra, to jeszcze jak zimno, to może nie wyłączajmy. Nie wiem, wiosna mi się już z ciepłem kojarzy, to może dlatego. I dzisiaj, słuchajcie, loteria, więc sobie może uda nam się coś wygrać. Ja tu w międzyczasie poewoluuję. Jeszcze chyba ty jesteś, tak? Ewoluj. Ale ty to krzywo nasadziłaś. No ale nic, jeszcze to naprawię. Jeszcze coś mi sparkluje? Chyba nie. Pszczółkami wypadałoby się pewnie też zająć. Ile tu jest miodu? Pokażcie. Miód pełny, no właśnie. Tu moje te duże... tutaj przyjdzie ogrodnik, on się tym zajmie. Krówek już nie mamy, więc mamy troszkę mniej zajęć, że tak powiem. O, Emilia się właśnie obudziła. Bardzo dobrze, jest godzina 6. No tak wcześnie do mamy dzwonić nie będziemy. Wiecie, że to kobieta dość przewrażliwiona. Czekajcie, ja chcę sobie sprawdzić, gdzie... jutro... telefon lub komputer, dobrze, więc tutaj zaraz poszukam, gdzie... to chyba będzie w rozrywce jakiejś, nie? Kupić loterię, dom. Współlokatora na razie nie potrzebujemy, jest los na loterię. Dobra, kupimy sobie jeszcze los. Gdzie w ogóle jest ta szkarada? Tutaj stoi szkarada, dobrze, niech sobie stoi. Przy okazji Emilia, wiecie, w spa też o siebie zadba. Przejdzie metamorfozę, o której właśnie, że tak powiem, poniekąd marzyła. Może od razu sprzątnijmy też te kurniki, niech kurczaczki mają ładnie. I rozrzucimy sobie tu i tutaj karmę. Dobrze, nasz Karol, patrzcie, jak ładnie wygląda. Teraz jest wiosna, to wiecie, bardziej się chce na dworze przebywać niż siedzieć w domu i dziergać. Dobrze, to ja po tobie już posprzątam. A, mówisz, że tak zimno, że jeszcze trzeba w kurtce łazić. Dobrze, co cię irytuje? Jak w klatce? Tak, dzisiaj właśnie wychodzisz. Małżeństwo dla pieniędzy, widzicie? Jej już tutaj nie pasuje. Emilia przyjęła przez telefon ofertę otrzymania ogromnego spadku, ale teraz ma tylko 7 dni na zawarcie małżeństwa. Jeśli jej się to nie uda, nie dostanie pieniędzy. Czemu takie rzeczy zawsze trafiają się akurat jej? Ale jest przez to spięta, więc jej się to nie podoba. No, po prostu wiecie, chcę też przestać straszyć kurczaki. Chcę też o tym mamie powiedzieć, jak ona to widzi i w ogóle, że może mama ją zrozumie. No wiadomo, zawsze jak tam jakieś romanse, prawda, czy jakieś... czekajcie, chcę zobaczyć, czy mam jajko do wysiedzenia, do wyklucia w sensie. Nie, te się nie klują. Zawsze jak były jakieś, wiecie, propozycje małżeństw, romanse czy coś, no to przeważnie idzie dziewczyna z tym do matki, no toż nie do ojca, tak? Właśnie, mówiliście, że trzeba to poprzerzucać tutaj. Bo ten śmietnik jest już pełny, jest, wyrzuć śmieci. To też to przy okazji zrobimy. Więc dlatego Emilia tutaj chce się udać do matki, pomimo że ich relacje nie są jakieś super wspaniałe, ale no może to je też troszkę zbliży, bo Emilia wykaże, wiecie, zaufanie. No, zobaczymy. Aha, tu było jedno jajko, tutaj jest nawóz wspomagający. Co ty tworzysz? Czego ty się wszystkiego boisz? Czy ty jesteś normalny? No dobra, umówmy się, nie jesteś. No my się nie znamy nie od dziś, prawda? Dobrze, ale ja bym chciała właśnie... Żadne moje kurki są pięknej młodości. No, nawoź roślinę, mamy właśnie wspomagający, niech to sobie nam zejdzie. Jajka sobie sprzedamy. Która godzina? Dopiero 9:00. Strasznie wolno nam dzisiaj to idzie. Dlaczego tego nie mogę sprzedać?
umieć, zadzwoń do... No to, to wyślij to do rady. Czy nam tutaj idzie już nasz pan... No wydawało mi się, że... A nie, to Emilia tutaj sobie chodzi. A gdzie, gdzie ty idziesz w ogóle, dziewczyno? Aha, ty używasz spacerki. Rafik, no właśnie się pytałam przed chwilą, czy ty jesteś normalny. Mówiliście, żebyśmy sobie lamę kupili. Ja bym lamę tutaj umieściła przy wejściu. Ale to może za chwilę. Jeszcze może nie do końca w tym odcinku, wiecie? No, zobaczymy. Gdzie ty jesteś? Nie, zostaw to. Ja nie chciałam, żebyś ty to opryskiwała. Chodź, skorzystasz. I w sumie już jest przed 11. Mamy nadzieję, że nasza kochana matrona wstała, więc zaraz sobie do niej zadzwonimy, bo towarzystwo Emilii bardzo tutaj upada, że tak powiem, więc trzeba do mamy zadzwonić. Gdzie tutaj jest nasza kochana mateczka? Czemu ja nie widzę naszej kochanej mateczki? Czy my mamy... Jest, już miałam mówić, że mamy taką relację z mamą, że pożal się Boże i całkowicie zanikła, ale nie. Dobra, porozmawiaj tutaj sobie z mamą na spokojnie, że może byście się spotkały. Teraz zobaczymy, czy tu będą plusiki, czy nie plusiki, to możemy sobie schować. O, już jej jest lepiej, patrzcie. No, łonie natury była, ozdobione, dobre jedzonko. No dalej z tym małżeństwem ma problem, prawda? No ale zaraz... Dobrze, było dobrze, dobra rozmowa. Mama, powiedzmy, że były plusy, to mama wyraziła chęć, abyśmy się udali do spa. Nowe spa otworzono w Oaza Zdrój, więc my się od tutaj właśnie wybierzemy i jedziemy i weźmiemy właśnie ze sobą mamę. Podejrzewam, że pojawi się Robert, pojawi się Amelia i może Mirella, zobaczymy, ale podejrzewam, że ktoś ze znajomych na pewno nas będzie śledził. I jesteśmy. Cześć, mamo. Przyjazne. Weźmy tutaj... O, ja chciałam ją przytulić na powitanie, ale jak widzę, ich relacje nie do końca na to pozwala. To wiesz co, może przyjazne... O. Pochwal strój. No, to będzie okej. I weź może jeszcze po prostu na razie porozmawiajcie. I tam coś widziałam. O, rozmawiaj o zestresowaniu. Wiecie, no, Emilia nie może, że tak powiem, wytrzymać. I od razu właśnie chciała jej powiedzieć, że dostała propozycję małżeństwa. Znaczy małżeństwa, spadku, jeżeli się ohajta. No i mamo, to jest dla mnie trudne. No. Ale jak widać, mama się troszkę zezłościła, no bo Emilia no taką szansę może przegapić na pieniądze, nie? A no mama jest materialistką z tego, co pamiętam. Ale dziel się za to, pokażcie. Ona jest materialistką, ogólnie rzecz biorąc, bo Amelia z tego, co pamiętam, jest. A no nie mogłam dać więcej cech, ale... Dobrze, w każdym razie... Powiedz mamie, że zagrałaś w loterii, to może tu będziesz miała pieniądze, a poza tym twoja farma też przynosi niezłe dochody, więc nie masz co się martwić pieniędzmi, a bogactwa nie potrzebujesz, prawda? Dobrze, chodźcie może na górę. Po pierwsze tak, ja bym chciała, żeby Emilia wzięła sobie właśnie, zrobiła manicure. Może pan, niech pan mi zrobi. Nie, bez lekcji skupienia na razie, ale jest sauna, to może ten, może sobie tutaj też obie przyjdą. Idziesz, Emilia? Idzie. Mogłabyś się przebrać, co mam nadzieję, że w coś się zaraz przebierzesz luźniejszego, bo to byłoby dziwne, jakbyś miała w tym, w rękawicach manicure. Ja bym chciała taki delikatny, jakiś cielisty może kolor. Jakoś nie widzę Emilii w jakichś takich szalonych kolorach, wiecie? Przynajmniej na razie. Może ten? Tylko jeszcze kształt paznokcia właśnie. Ja uwielbiam właśnie migdałki. Sama sobie też zawsze robię migdałki. O, taki delikatny jej zróbmy. No, tutaj poproś pana. No serio, w rękawiczkach. Emilia, ja cię proszę. Dobrze, w każdym razie ty jeszcze będziesz mogła sobie ten zmienić strój, bo pewnie na jakiś masaż pójdziesz. Tutaj kup przekąskę, preferencje sztućców. Nie, to nas nie interesuje. Ale zejdźmy na dół, zobaczmy, gdzie nasza mama jest. Nasza mama sobie chyba poszła. Nie, nasza mama jest tutaj. Dobrze. Czy? Bo wiem, że można sobie teraz kupować maseczki, ale tutaj chyba w tym budynku tego nie ma. Ale to nic, bo my i tak tutaj, chyba że tu.
Nie, to jest jako zwykła lodówka. Dobra, chodź tu. Jeszcze pedikur bym chciała, żeby ci zrobiono. Tak, dezynfekuj tutaj. O, mama przyszła właśnie. Weź stroje, zmień strój. Jakiś taki bardziej... Właśnie, no dzisiaj Emilia też sobie zmieni ubrania swoje, tak? Weź może na razie w to się przebierzesz. Jej, jakie te kobiety nim są zachwycone. To musi być jakiś mistrz manikuru, mam wrażenie. No mamie się coś tutaj mocno nie podoba, jak widzicie. Nie, może jest trochę zazdrosna, że Emilia sobie manikur robi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wiecie co? Tu całkiem raźny człowiek przyszedł. Całkiem raźny. Co tutaj mamy teraz? Dobry smak, że wystrój i manikur zrobiony. Wiesz, no fajnie, że go oglądasz. Ja bym też chciała zobaczyć, jak zmieniła swój strój. Pokażcie tu. O. No pięknie, naprawdę. To nie, nie ma pomocy przy sprzątaniu. Chciałabym jeszcze... pedikur. Tamten chyba już skończył, słuchajcie, pracę, więc zróbmy sobie pedikur. Aha, musisz teraz iść się przebrać. Szkoda, że wcześniej nie musiałaś, wiesz? No, chyba teraz ten pan będzie nam robił. No halo, wróć tutaj, poproś o pedikur. O, może ta pani niech nam zrobi teraz. O, pani już przyszła, my pewnie teraz na drugim fotelu będziemy siedzieć. Idzie Emilia. A, kolejna lekcja przebudzenia. To tak, pedikur weźmy sobie w takim samym stylu. Ja osobiście też lubię mieć paznokcie u stóp i u rąk w podobnych kolorach i odcieniach. Pani się powinna moimi stopami tu bardziej zainteresować, a nie Instagramy przeglądać. No i co? Idzie ten mój pedikur. A, tutaj, tam się moczy, tu się robi. Dobrze. Bardzo fajnie. Jest już 16, a ja bym chciała jeszcze, żeby Emilia gdzieś poćwiczyła, ale widzę, że tutaj mama siedzi, więc myślę, że odprężymy się jeszcze chwilę razem, ale Emilię dręczy to małżeństwo. Mamo, mamo droga, weź ty mi coś tu jeszcze powiedz. Narzekaj na problemy, mamie. Teraz ja chcę zobaczyć, jak ten pedikur będzie wyglądał. Tak, maluj, maluj, równo, na skórki nie najeżdżaj. No, i tak, druga noga. Uważaj, bo tu paznokieć wrasta. Fajnie to wygląda, pierwszy raz robię paznokcie tu. Mani pedi. No, i myślę, że Emilia czuje się z tym o wiele, wiele lepiej. Teraz też jej to w jakimś stopniu nastrój poprawiło. Czy droga mama idzie z nami, do nas? Tak, mama idzie. Ja bym sobie jeszcze tu wypiła. Halo, mama. Ja widziałam, że mama szła. Mama chyba troszkę zrezygnowała. Albo sobie poszła. No nic, Emilia, nie chciałabyś sobie wypić tutaj drinka jakiegoś jeszcze? Tak, mama już sobie poszła, no to nic. Nic się nie stało. Jest 18, dobrze. Więc ja bym chciała jeszcze, żeby Emilia... Mamy 4000, ale niech sobie wynajmie tutaj masażystę. I poda się masażowi. Może aromaterapia, to jest całkiem spoko. Lawendowemu, bo on jest taki, wiecie, uspokajający. Niech pani Ania nam tutaj zrobi masaż. O, proszę panią, masaż poproszę. Poproszę bardzo masaż. Dobrze, o, połóżmy się. I później, zaraz, gdzie ja tu widziałam takie miejsce? O, patrz, mówiłam, że ktoś będzie śledził, mówiłam. Dzień dobry, tatusiu. Siema. Siema, tata. Aha, tutaj, tu jest to robione. To ja na górze to widziałam. Tak, pan tu sprząta, pan dezynfekuje. O, gdzieś ja tu takie duże lustro widziałam. Może mi się wydawało, bo chciałam tam właśnie przeprowadzić metamorfozę Emilii. Zaraz zejdźmy na dół. No może tutaj w szatni po prostu. A tu te lustra widziałam, dobra. Dobra, to w szatni sobie przeprowadzimy tutaj metamorfozę. Tutaj jest... tak, zaplanuj stroje. No i wiecie, jak już teraz Emilia będzie bardzo zrelaksowana, no to właśnie może zmienić swój styl. Też pamiętajmy, że 3 dni nam zostało do schudnięcia, więc może jeszcze Emilia się wybierze na jakiś taki wieczorny trening na siłownię. Tutaj gdzieś powinna być chyba siłownia, nie?
W sumie Oazy Zdruje średnio kojarzę, ale tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj powinniśmy znaleźć takie miejsce. Chociaż mi się wydaje, bo tak po Emily patrzę, że ona i tak już mocno schudła, więc nie wiem, czy nam się to zawiesiło, czy to jeszcze nie jest odpowiednie schudnięcie, tak? Dobrze, już jej błogo, patrzcie, ona tego potrzebowała. No ale umówmy się, przez cały rok skupiała się tylko na farmie, na zwierzętach, nie miała tego typu przyjemności, więc teraz naszła dla niej i taka pora. Dobrze, więc teraz tutaj Emilia będzie się stylizowała i ja wam ją pokażę już, jak będzie miała zmienione stroje. No i słuchajcie, tak teraz się prezentuje Emilia. Ma taki bardziej już wykwintny styl, no wcześniej tak nie wiedziała do końca, jaki chce, no bo tak wiecie, bardziej żeby na wsi pasować, nie? Ale z drugiej strony teraz chce wyglądać też i ładniej. A wydaje mi się, że takie stroje nie do końca jej będą przeszkadzały, więc zdecydowała się właśnie na coś takiego. Zmieniłam jej też strój do spania, dodałam ten oraz sportowe, suknię też jej zmieniłam, tak, zmieniłam mi sukienka. I tutaj właśnie zmieniłam jej sportowe. No, Emilia jednak pozostała wierna sobie w kwestii, że nosi bardzo mało biżuterii, jakoś za nią nie przepada. No i właśnie teraz tak się prezentuje. Dobra, to my teraz co? Jak już mamy nowy styl, jeszcze tutaj właśnie się inspirowałam tym, że tu jej lekko brzuszek widać, więc będzie to motywacja do tego, żeby właśnie ćwiczyć i dobrze wyglądać. Więc teraz wybieramy się na siłownię. Emilia nie zdążyła się rozebrać ze szlafroka, no ale jesteśmy już tutaj na siłowni. Myślę, że może właśnie na jakiś przyrządek będziemy raczej ćwiczyć niż na bieżni. Choć tutaj ćwiczenia podstawowe może rób, tak przebierz się. No, Emilia zrezygnowała, słuchajcie, na co dzień z chustki na głowie. O, pogodna. Fajnie. Ale no tutaj do ćwiczeń sobie jeszcze zostawiła, no bo też tak... Cieszę się z tego wyżycia na wsi, bo tak staram się to jakoś wytłumaczyć, ale też już chcę wyglądać tak dojrzalej. No mamy się kolejny rok życia za nią, a style i gusta się zmieniają. Dobra, ćwicz sobie, jest 21, jeszcze musisz wrócić do domu. Pewnie Rafik jest głodny. Ktoś dzisiaj śledzi, Robert nas śledzi i śmierdzą mu skarpetki. Co to się przed chwilą stało się? Dobra, może ja nie dociekam. Chodź, poćwicz sobie do granic możliwości, a jak wrócisz, znaczy wrócisz, myślę, że... Tak, Emilia polubiła sprawność fizyczną. Właśnie miałam mówić, że wydaje mi się, że Emilia zacznie, słuchajcie, codzienne joggingi sobie robić. Teraz zobaczę, czy nam... Patrz, dalej nam to nie tego. Może to jak czas minie, to dopiero nam wskoczy, wiecie? No... I też pomyślałam, że fajnie byłoby założyć sobie grupę Najlepsze Przyjaciółki, gdzie byłaby właśnie Regina, byłaby Mirella, można by panią Zatkową dodać, no i by się tam jako klub czasami spotykały. O, właśnie o tobie mowa. No, chyba Regina wzięła przykład trochę z Emilii i też będzie ćwiczyła teraz nad swoją sprawnością. Dobra, Emilia, wiesz co, bo ja to jeszcze ci tak podpowiem, że jak skończysz, to weź prysznic, co będziemy zużywać naszą prywatną wodę, jak możemy zużywać publiczną wodę, prawda? Więc ty tam śmigaj, może punkt ci się uda jeszcze nawet dzisiaj wbić. No mi się wydaje, że ona naprawdę, naprawdę już mocno schudła. Jejku, już jest 23. Ile ty jeszcze chcesz tutaj ćwiczyć do tych granic możliwości, co, dziewczyno? No, ciężko, ciężko na tym. Mi się wydaje, że Emilia i tak wygląda o wiele, wiele lepiej. Dobra, śmigaj tutaj. A, łazienka zajęta. Ty się ciesz. Co ja zobaczyłam, to już nie odzobaczę, ty. O matko, dobra, weź jeszcze skorzystaj i potem śmigaj do domu. A my zobaczymy się, słuchajcie, już rano, jak Emilia wstanie. I dzień dobry, Emilia właśnie wstała i jest mega głodna. Co ty chcesz tu jeść? Weź porcję. A proszę cię bardzo, my żarcie w lodówce mamy pełno. Nie wiem, dlaczego Rafik ostatnie czasy nie je. No ale nic, zjemy sobie śniadanie, załatwimy się, ogarniemy nasze gospodarstwo. Co tutaj się wydarzyło? Nic mnie nie trzyma. Tak, szczęśliwa singielka, widzicie. Emilia na razie jest szczęśliwa z tego, że jest sama. Tutaj widzę, że nam pranie się też już wysuszyło. Nawet są jeansy te, które Emilia ma. Faktycznie. Dobrze, wiecie co, ja opróżnię miskę, bo ona już cuchnie z tego, co widzę. Nie, żadna astronautyka ani nic. Dobra, napełnijmy już. Rafik,
ci robię tu jedzonko i masz przyjazne, wyszczotkuję ciebie, żebyś nie śmierdział i chodź, pogłaszczemy ciebie. Dobry piesu, dobry. Dobre, towarzystwo mamy zaspokojone, weź tu skorzystaj, weź pocztę, weź odłóż pranie. I tutaj tak, widzę, że trzeba zdecydowanie rozrzucić karmę w okolicy, nawet po dwie. W ogóle w nocy nam się, słuchajcie, wykluły kurczaczki. Dzień miłości się zbliża, właśnie. Tak pomyślałam, że wtedy możemy wybrać się z dziewczynami do miasta. Co jest? Pomóż w wykluciu. Właśnie coś się znowu wykluło. Aha, kolekcja pierwiastków, to poczta. Pokażcie, gratulujemy. Aha, my nie wygraliśmy na loterii, dzięki. Dobra, pomyślałam, że w Dzień Miłości dziewczyny wybiorą się do miasta i może właśnie Emilia czy Mirella kogoś poznają. No dziewczyny akurat te nie mają żadnych partnerów, więc myślę, że to będzie... Patrzcie, jakie słodkie małe. Będzie dobry pomysł. Dobrze, tu porosteguj. Czy stąd zbierałaś jajka? Nie, to stąd zbierz. Pokaż, co tu mamy. O, można jeszcze jedno jajko wykluć, ale dajmy sobie na razie z kluciem spokój. Co tu jest, co ja bym chciała? No zdecydowanie chyba trzeba zbierać plony. Zbierz cały plon, bo trochę tu tego jest. Jajka zebrane, też możemy je sprzedać. Tak, my sobie pozbierajmy. Posprzedajemy. No i dzisiaj założymy sobie ten klub. A czemu to nie zostało podlane? Czy ten gamun już sobie... Jakie praca skończona, jak to nie jest podlane? Czekajcie, ja mam jeszcze takie pytanie techniczne. To jestem ja i ja nie pamiętam. Czy jest coś takiego tu? Jak zraszacze na przykład. Ogrodnictwo. Pryskomat. Całkiem ładnie to się nazywa. Czy jest lepszy pryskomat? Że ja się zapytam. Na razie nie widzę, ale to jestem ja. Jak nie widzę, to jest normalne akurat. Nie, chyba jest tylko jeden pryskomat z tego, co mi się wydaje. Ten. O, i wiecie co? Ja sobie... No tutaj. W ten sposób załatwię sprawę, bo ten nasz ogrodnik to jest pożal się Boże Pan. Tu. Tu. Tak troszkę tu. Tu. I tu. Jeszcze tutaj może jakiegoś zrobię, bo mi się wydaje, że tam nie spryskuje. Dobra, daj F1. Tak, FPS-y. O, same wróciły do normy. Coś niesamowitego. Włącz. Ja sobie tutaj sama powłączam. Dzisiaj mamy pochmurny dość dzień, ale to nic. Wydaje mi się, że... To i tak nam się tutaj bardzo, bardzo przyda. O, pani Agnieszka, dzień dobry, co tam? Muszę podjąć jakieś wyzwania. Może spróbuję znaleźć nową pracę? Co o tym myślisz? O, my i kariera? Ona musi. Idź za głosem serca, to jest najlepsza zawsze rada. Niech pani idzie za tym, co pani sobie tam czuje. Dobra, tutaj już się nam spryskuje. O, herbatki się Emilii zachciało. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, a my sobie posprzedajemy nasze dzisiejsze plony, jajka również 400. No powiem wam, że krówki robiły dobrą robotę w kwestii, w kwestii zarobku. No ale cóż... Na razie, no, mi jest przykro, że tamtych krówek nie mamy. A tutaj jeszcze jest, patrz, zbierz cały plon, nie zebrałaś? Weź sobie właśnie kubeczek herbatki i chodź, o, tu pozbieraj. Dobra, ja to od razu też i sprzedam. O, tutaj jest troszkę więcej, nawet wyskoczyło. O, i sprzedaj. Czyli jakieś tam 500. Nie jest w porządku według mnie. Dobra, Emilia, bo my się tutaj musimy wywiązać z tego, co mówiłyśmy, więc, no, dziewczyno, wstań. No, proszę uprawiać jogging. Ale przez ten czas, słuchajcie, założymy sobie właśnie tutaj klub. Dołącz. Załóż klub. Ja bym chciała, żeby to były najlepsze przyjaciółki. Otwarte dla wszystkich nie, tylko na zaproszenie. I zapraszamy tutaj na pewno Reginę i Mirellę. Zastanawiam się nad Amelią, ale to jest nasza siostra i tak no, różnie powiedzmy z nią mamy, nie? Dobra, zasady. Wybierz kategorię. Nie, to rekrutacja, bo to jest na zaproszenie, to nie potrzebujemy, ale zajęcia klubowe. Wiesz, interakcje, tak, jedzenie. Na pewno muszą coś zjeść.
To jedz po prostu będzie. Wybierz jeszcze tak, zainteresowania. No każde ma inne, więc myślę, że jednak w zainteresowania nie, ale zabawy i gry. Graj, graj, graj. A nie ma, żeby oglądały telewizję na przykład? To jest poza domem. Ale przy ognisku one lubią. Dobra, to niech będzie przy ognisku. I ja bym chciała jeszcze to zwiń. A sztuka, muzyka jest tutaj, oglądaj czy coś. Oglądaj dzieła sztuki, maluj. Ale tańcz. Dziewczyny lubią bardzo tańczyć. I tutaj jeszcze haft krzyżykowy może jednak nie. Poza domem. Zajęcia domowe, co my tu mamy? Sprzątaj może nie, ale towarzyskie. Na pewno muszą się obejmować, tak, wszyscy. I co tu jeszcze z towarzyskich? Zachowuj się przyjaźnie, no wiadomo jak to jest klub, no. O, właśnie, weźmy sobie tutaj, a może takie, o, przyjaciółki. Czego dziewczyny nie lubią robić? O, sobie to weźmy. Nie lubił zachowywać się złośliwie, na pewno to jest B. Psoty złośliwości. Tutaj nie ma nic takiego, ale zainteresowania na przykład nie będą lubiły. Używaj kotła. Czego mogą razem nie lubić robić? Oglądać dzieł sztuki. O, nie będą lubiły tego na przykład. Dobrze, co tu jeszcze jest? Jedzenie, napoje. Nie będą lubiły picia kawy, tylko dlatego, że ja nie lubię pić kawy. To znaczy nie lubię. Mi kawa smakuje, ale ja po niej nie mogę spać bardzo długo, więc może lepiej nie. Czego nie będą lubiły jeszcze? Zachowywać się podle, to na pewno. I zobaczmy, co tu jeszcze jest. Może poza domem nie będą lubiły szukać żab. Tak o, po prostu. Dobra, i zatwierdź klub. Dobra, mamy klub, jest bardzo fajnie. Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy mogły zrobić spotkanie klubu. Ty mam rozumieć, biegasz. Zostaw urządzenie. Nie ma urządzeń. Proszę sobie pobiegać. I co my tu jeszcze do zrobienia? Tak patrzę, że nam to rozpryskuje, ale... Nie, nie ma, żeby podlać. No może oni to podlał, ale dobrze, że kupiłam w sumie... tak myślę, że mogłybyśmy się skupić tylko wyłącznie... skupić. Mogłybyśmy zwolnić ogrodnika, ale nie, jak jest, to niech już będzie. W każdym razie my musimy jeszcze tutaj wziąć pszczołami się zająć. Weź, daj tu przejście w kombinezon. Środek na roztocza. Zbierz i zbierz. Teraz zobaczymy, gdzie ty jesteś. Gdzie ty biegasz? Oho, gdzieś ty pobiegła, dziewczyno. A może w sumie dzisiaj wieczorkiem jakieś takie delikatne spotkanie klubu? Co tam, pani Zadecka? Wow, udało się pani Zadeckiej dostać pracę, super. Tylko teraz jeszcze pytanie, o którą panią Zadecką chodzi. Czekajcie, to są przyjaciele, to tu. Nie, to jest z klubu. To są zwierzęta. Tu jest pani Agnieszka, czy to... Nie, ta jest bez pracy. Czyli dostała ta druga Zadecka. Ta jest na emeryturze, a ta bez pracy, to ja już sama nie mam pojęcia. Ja w ogóle, jakbyście mieli radę, jak je usunąć, którąkolwiek, to bym bardzo prosiła, bo jednak dwie Zadeckie to jest już za dużo. Dobra, Emilia, ty jeszcze dużo będziesz biegać? Nie, właśnie skończyłaś, no to chodź tutaj. Nie, ja nie chcę żadnego show biznesu. Proszę dać mi święty spokój. My tutaj sobie bardzo spokojnie radzimy. Zakłócaj, sprzedaj, ozwij. A zbierz miód. Czemu miodu nie zebrałaś? Jeszcze zbierz miód. Bardzo dobrze. Dalej zbierz miód. Dobra, już. Dobra, tutaj weź na roztocza, zbierz miód i zbierz pszczeli wosk. Już tutaj jest ok. Średni stopień, miodu brak. Dobrze. To teraz zbierz miód. Dobrze, teraz tu jeszcze środek. Zbierz miód i zbierz pszczeli wosk. Teraz zobaczymy też, kiedy, czy już są te plany do głosowania. Wypadałoby na coś zagłosować, prawda? Oj, tam trochę koło ciebie polatały, nic ci się nie stało. Już zebrałaś ten miód cały? Tak, zebrałaś. To jeszcze tu środek na roztocza. Ja się zastanawiałam jeszcze nad hodowlą robali. Ale to powoli z tym wszystkim. Dobra, zbierz miód jeszcze.
Czego mnie ten zdejmi? Czego mnie kurczak straszy? Niedźwiedziem gryzli. Dobrze. To tak, myślę, że możemy sobie właśnie ten klub dzisiaj rozpocząć spotkanie. Zaraz dziewczyny pewnie przyjdą, może czekajcie, otwórzmy lodówkę. Zobaczmy, jakie my tu mamy przekąski. Czy coś tutaj dobrego jest więcej? Otwórz. Tutaj nam tylko coś zostało. Dobra, to wystarczy, niech to na razie będzie. Rafik, daj mi tutaj ten spokój, nie przeszkadzaj. Czy są nowe plany? Pokaż rachunki. Nie. Ale jest Regina, przyjazne, obejmij na... narzekaj na młodzież. Ożywiona rozmowa, chciałam jeszcze objąć ciebie. Pokaż tu. O, króliczek do nas przyszedł. Obejmij. No więc przyjazne zachowania jak najbardziej są na miejscu. Tutaj jeszcze ty przyszłaś. Przyjazne weź. Nie narzekaj, ale obejmij właśnie na powitanie. I przyjazne weź. Ożywioną rozmowę również. Dobra, pokażcie tu nasz klub. Dziewczyny chciałyby coś zjeść, więc chodźcie tutaj, weź porcję razem. Zdobyte odczucie. Dzięki tobie ten dzień od razu jest lepszy. Leży się, uśmiecham. Super. Dobra, chodźcie dziewczyny, zjemy sobie. Regina, widzę, herbatkę woli. A czemu Mirella nic nie wzięła? Kto przyszedł? A kim pani jesteś? Pan. Pokaż się, pan. Marek Trzewik, ja pana nie znam. Rafik, weź go zjedz. Weź tu sprzątnij. Powinieneś jeszcze z toalety skorzystać, to sobie skorzystaj. Tutaj, odczucie z Mirellą mamy. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, czy my jeszcze coś fajnego na koniec dnia możemy zrobić? Przyjazne, tańczyć lubicie. O, ja już pamiętam to tańczenie raz. Ale dobra, wiecie co, weźmiemy sobie, kupmy jakiś sprzęt grający, bo dlaczegoż by nie? Proszę. Może słuchajcie, kupmy sobie po prostu głośnik. Można go, a mogę go postawić, o właśnie tu. Dobra. Razem FPS-y postanowiły sami nie wrócić. Emilia, czy ty serio dziergasz siedząc na kiblu? Okej, okay, no dobrze. Włącz, myślę, że włączymy nam... letnie rytmy, dlaczego by nie? Bo ty musisz do tego podejść. Tak, i nie dziergaj więcej na klopie, bo to jest... nie. Dobra, mamy fajny głośnik. Czy my możemy... Dostosuj światło. Dlaczego my nie możemy tutaj przy tym tańczyć? Muzyka. Zostaw herbatkę na razie. Dobra, muzyka jest. Tańcz razem. Chodźcie dziewczyny, potańczymy sobie. Jak to na babskich imprezach. Jeszcze tu wypadałoby kupić kiedyś tacę na drinki. Byłoby całkiem spoko. Przy ogniu myślę, że dzisiaj siedzieć nie będziemy, no bo nie. Weź jeszcze tutaj tańcz z Simko Mirella, choć bo ty nie tańczyłaś w ogóle. Może ty tak średnio tańcząca. Zostaw na razie grządki. Proszę ciebie. Chwilę bez ogrodu chyba wytrzymasz. Dobra, to sobie schowam, jak już dziewczyny się najadły, żeby nam się nie zepsuło. Dobrze, i myślę, że to byłoby na tyle na razie. Więc tak, zakończ spotkanie klubu. Dobiłyśmy 200 punktów. Coś sobie za to w przyszłości kupimy. No, a gdzie ty idziesz znowu? Tańczyć. Wiesz co, impreza się już kończy. Weź to muzyka. Włącz, przestań. Jest, wycisz. Dobra, żeby nam tu nie hałasowało. Rafik tu nie ma jedzenia, napełnij miskę. Nie gamoń ma. Zawołaj Rafaela na jedzonko. Jest tu Rafik. Chodź, dziadu kalwaryjski. Chodź, cię wyszczotkuję. Trzeba o tobie też pamiętać, też o tobie dbać. Chodź, chwilę się może jeszcze poturlasz. Pouczymy ciebie turlania. Ale długo będziesz jeszcze jadł? Ja już się znudziłam. Nie, zostaw krzaki. Tresura. O, już. On zjadł, możesz go chwilę potresować. Będziesz się turlał, gadzie?
A, coś tam robi. Dobra, napełnij jeszcze miskę i myślę, że możemy iść spać, bo już jest 23 i na tym będziemy kończyć ten odcinek. Myślę, że z naszym klubem wyjdziemy sobie, o, tutaj Regina jeszcze została, z naszym klubem sobie wyjdziemy właśnie w święto miłości, gdzieś do jakiegoś klubu, może właśnie Amelia kogoś pozna, Amelia, Emilia, Amelia pewnie do nas dołączy, bo na takie większe wyjścia przeważnie ją zabieramy, ale co do klubu, to na razie niech ona się jeszcze trzyma z daleka. Dobrze, wiesz co, będzie z Rafika już zdecydowanie, zostaw mu jeść i kładź się spać. Dobrze kochani, więc myślę, że na tym kończymy ten dzisiejszy odcinek. Troszkę się działa, Emilia też się zmieniła, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.